Remisujemy 0-0 ze Stalą Mielec. Myślę, że z przebiegu spotkania byliśmy jednak lepszą drużyną. A też tak uważam. Uważam, że stworzyliśmy dużo więcej sytuacji. Na ciężkich warunkach to my lepiej wyglądaliśmy, uważam. I no, zasłużyliśmy chyba na tą bramkę, kurczę, no nie udało się niestety. No ale nie ma jak, nie ma co brać, to weźmy ten remis i niech będzie. Martwi jednak to, że ta seria nasza bez wygranej znowu się przedłużyła. No martwi to, kurczę, bo tu już można powiedzieć, że z Pogonią, jakby nie liczyć się karnych, no to to jest 8 mecz, który nie wygrywamy, no ale gra wygląda lepiej. Dzisiaj też, kurczę, te warunki no, nie pozwoliły nam za bardzo na grę w piłkę, tylko na wybijankę. No, no i tak to wychodziło, no właśnie. No tyle właśnie. Muszę się zapytać o ten blackout, ponownie zgasły światła, no to chyba nie jest taka normalna sytuacja, żeby dwa razy rzędu to światła zgasły. No powiem szczerze, że no, dziwna sytuacja, kurczę, bo to drugi raz, no... No, no i też to tak wybija z rytmu, bo kurczę, atakujemy, idziemy za akcją, no i nagle gaśnie światło. No jest to trochę irytujące, no ale no co zrobić, jeszcze trudno zgasło, co trzeba wyjść i walczyć dalej. Dzisiaj po raz kolejny zagrałeś na prawym skrzydle. Jak się czujesz na tej pozycji? Bo tak wcześniej czy sparingach byłeś próbowany raczej w środku. Znaczy no ja ogółem jestem defensywnym pomocnikiem, no ale co trener daje, trzeba brać i tyle. Tyle powiem. Dobra, teraz jeszcze mecz w Głogowie, no to będzie taka kolejna szansa, aby z tego, no chyba kryzysu trzeba to nazwać, jednak wejść. Tak, na pewno włożymy w to całe serce i myślę, że do Głogowa pojedziemy i wywalczymy te 3 punkty. No, myślę, że przynajmniej lepsza będzie Murawa i nie zgasło światło. Dobra, dzięki. Dzięki. I powodzenia. Dziękuję.